Siema, dziś szybkie omówienie nowego update'u, który zmniejsza i zmienia drop skrzynek w CSGO. Przyjrzymy się potężnym wzrostom, jakie to wywołało, no i postaramy się powiedzieć, jak to może oddziaływać w przyszłości. Od teraz będziemy mogli dostawać tylko jedną skrzynkę co tydzień, za wbicie nowego levela, a nie tak jak ostatnio, za czas spędzony w grze. Zmniejszy to na pewno ilość botów, ale też graczy awków. Pozostawiali kompa, no i kręcąc się farmili skrzynki. Pod tym względem zmiana jest dość zrozumiała, natomiast patrząc od strony biznesowej, dla Valve no to lipa. Przez tą zmianę skrzynek będzie mniej. Co za tym idzie, będą droższe, więc potencjalnie mniej osób będzie mogło pozwolić sobie na zakup ich. Nie będą więc kupować kluczy, no i zasilać portfelu Valve. Więc trzeba mieć z tyłu głowy, że jak teraz zrobili fajnie dla cen skrzynek tą aktualizacją, to zawsze mogą zadziałać w drugą stronę. Jeśli Valve nic nie zmieni, to inwestycja w skrzynki wydaje się przekozacka, gdy już ten hype opadnie, no bo teraz skrzynuchy są bardzo wysoko. No i pokażę Wam właśnie te wzrosty. Zaczniemy sobie skrzynkę załamania, tutaj elegancko, dalej skrzynia ukąszenia węża, również te piki są ogromne, skrzynia pryzmatu. No i największe wzrosty są właśnie na tych skrzyniach z aktywnej puli dropów, na którą mamy no 99% szans, że te skrzynki nam właśnie dropią. Też na tych tanich skrzynkach, jak na przykład pryzmatu, a na takich już powiedzmy droższych i tych, których już nie ma z nami dość długo i są w tej rare puli, no to też są wzrosty, ale nie jakieś takie znaczące. Tutaj na przykład widzimy to na rewolwerze. No i co robić? Piki są ogromne. Czy to spadnie? No moim zdaniem tak, no wiadomo, jak są takie wzrosty, no to musi być po tym też spadek. Więc pewnie jest to jakiś spoko moment, żeby sprzedać teraz i na promce odkupić. No natomiast wiadomo, każdy musi podejmować decyzje swoje. Ja tylko mówię, co mi się wydaje, że może być spoko. Napiszcie, co sądzicie o update'cie. Zachęcam do zostawienia suba i do następnego. Cześć!